Kurwa jasna ciasna, ocknijcie się do cholery. Gońmy tego grala. Jeszcze jest nadzieja, że go złapiemy. Może nie wpadnie do morza. Biegiem. Horus ma rację. Ja za nim lęcę czym prędzej. Jak ty będziesz robił, to twoja sprawa. Chłopaki, Horus, Red, Karn, powiem wam tylko tyle. Jesteście zajebiście kłamliwi. Gral od przyjaciela jest dla nich ważniejszy. Normalnie zajebiuza. Spadam stąd. Już nie wiem gdzie iść. Lecieliśmy wzdłuż lotu Grala i spadł tutaj. Musimy szukać tego gówna. Chwileczkę, to miejsce mi coś przypomina. Normalnie jakby ktoś znany mi tu umarł. O nie, to nie może być on. Tylko nie to. Wracają mi wspomnienia. Do chuja. Odejdźcie stąd, bo się załamie do reszty. Horus, co ty tam mamroczesz? Nic takiego, Red. Albo dobra, powiem ci o co chodzi. Mówiłeś coś o jakiejś osobie, której nie chciałbyś znać. Nigdy wam nie mówiłem i ukrywałem to. Miałem brata. Czyżby wielki Jerry Houghton? Skąd go znasz? Słyszałem, że niezłe przestępstwa odwalał. Normalnie większe niż błotniar. Zgadza się. W 18 roku życia trafił do więzienia na dożywocie za 2 morderstwa. Jest dodatkowo moim bratem bliźniakiem. Nie chciałem, nie chcę i nie będę chciał go znać. Był dla mnie strasznie zły. Zawsze uważał za słabszego. To była naprawdę pizda. Hej chłopaki, coś znalazłem. Nie wiem tak szczerze co to jest, ale przypomina relikwie. A nie, już wiem. Czyż to nie granat z wyjętą zawleczką? Witam panie i panowie. Piękne wejście robi Jerry Houghton. Witam ciebie, retnić siebie Karlu. Oraz niezwłocznie ciebie mój drogi bracie, Horusie. Tyle lat minęło, a ty wciąż taki sam szkrab. Błahahaha. Co to za pijak? Zaraz go unicestwię. Czy on przypadkiem nie trzyma świętego grala? Co to za gość, Horus? Ej, wracaj tu natychmiast. Nie mam mnie i nigdy nie było. Wiedziałem, że Horus to tkusz, ale nie wiedziałem, że aż taki. Macie mi pomijającego dowódcę. Skąd ty to wszystko wiesz? Relikwia mi powiedziała, ale was już tu nie ma. To wszystko jest bez sensu jak kanapka z masłem. Żadna organizacja przestała tworzyć swoje gówno. Jeźdźcy nałogu poszli w piasek, szatańska sekta stuka od spodu. Timanelo Pips również smaruje dżem chlebem. Istny Karmagedon. Nie mam po co żyć. Idę się powiesić, a potem przetnąć nadgarstki u nóg, których tak naprawdę nie mam. Chyba czas na moją czwartą kolację. O kurde, słyszałem jak ktoś piszczał jak zgwałcona dziewczynka. Jak śmiesz mnie przezywać koniu? Heh, fajnie znowu zobaczyć świat ludzki. To jest świat robaczy kostna pizdeczko. A ciebie nikt się nie pytał o zdanie. Hej ty, wiesz kto to Jezus? Nie znam gościa, ale coś mi się zdaje, że to ten, któremu dałem mocny wpierdół. Cicho wszyscy, coś słyszę. Może jak kogoś gwałcą, może się przyłączy. Nie zgadłeś, Woli. To tylko ja. A ty to kto? Ja cię pamiętam. To ty jesteś. Ten no, pamiętam jednak tylko, że byłeś dowódcą zakonu ciemności. Strzał w dziesiątkę, mam na imię Rexar. Zbieram niedobitki wszystkich organizacji. Miło mi cię poznać, Splinterze. Zaraz, to przecież ty mnie napadałeś. Zgadza się, teraz jednak chcę wam pomóc, ale nie będziemy tak na sucho rozmawiać. Że co? No proszę panowie, zasiądźmy przy ognisku, bo widzę, że dopiero co wróciliście ze świata równoległego. Wtedy wam wyjaśnię cały bieg wydarzeń od waszego niebytu. Po kolei, po śmierci Splintera Bractwo Miecza pokonało cały team Apokalipsy. Nic przez ten czas się nie działo. Niejaki błodniak rewolwerowiec po śmierci Lerma zajął się jego organizacją do zdobycia świętego Grala. Po tym długim czasie Red wstał z grobów do pomocy Horusowi. Ten miał niezłego pecha. Teraz zwracam się do ciebie, Splinterze. Dexter po twojej śmierci stworzył organizację skinowską przeciw Horacjuszom, żeby cię pomścić. Dobry chłopak. Zawsze w niego wierzyłem. Pojawił się tymczasem Victor Crash, który
z usług Dextera zabił żonę i córkę Forusowi. Był to punk, zaś jego dwóch synów zabił głodniak, żeby mu nie przeszkadzał Bisi. I to był jego wielki błąd. Z powodu zemsty Horus na nowo zebrał bractwo w składzie 5 żołnierzy i po dowiedzeniu się legendy o Graalu zaczęli się ścigać o niego z Dexterem i głodniakiem. Rozpoczyna się krwawa gonitwa. Ostatecznie i tak Horus wygrywa, tak jak się spodziewałem. Rewolwerowiec zostaje podczas tego zamordowany przez dowódcę bractwa. Zaś Dextera zaatakowały kolejne punki, które okazały się nie być Otrem Emba. I tutaj się zatrzymam, dlatego tutaj przybyłem. Otre punki? Tak jest. Wiecie co to za organizacja? Horacjusze? Właśnie mówię, że nie. Jest to tak zwana Wielka Armia Świętych Znaków, zwana też Armią Boga lub Prorokami Pokoju. Zwołał ich niby sam Bóg do zebrania relikwii i oczyszczenia ziemi z grzeszników. Ale tak naprawdę to wszystko jest kłamstwem. Armia wypierdzieliła się z jego łask. Tak więc musimy z nią walczyć. I mam dla was dwie propozycje. Pierwsza to taka, byście się przyłączyli do mojego zakonu. Druga to stworzenie nowej grupy. Niech będzie druga. Wybieram drugą. Druga. Jak ją nazwiemy? Obmyśliłem nazwę od razu. Będziemy się nazywać Revolution. Świetnie, ale na mnie już czas. Muszę spadać. Jutro pogadamy dokładnie o naszej organizacji. I o pankach, czyli RPG.